Przede wszystkim, z czego jesteśmy bardzo, bardzo dumni, notujemy najwyższy przyrost ilości pracujących obywateli województwa pomorskiego, bo ten przyrost liczony w wartości nominalnej to 230 tysięcy osób. Mało tego, powstały miejsca pracy, które przyciągają dobrze wykształconych ludzi w takich dziedzinach, które są dzisiaj objęte inteligentnymi specjalizacjami Pomorza, jak choćby biotechnologia, sektor elektroniczny, informatyczny, sektory nowoczesnych technologii. Bardzo się z tego cieszymy, bo przyciągamy ludzi młodych. Tutaj następuje wzrost zatrudnienia, więc region się relatywnie w stosunku do wielu innych regionów Polski szybciej rozwija. Panuje takie na ogół przekonanie, że wiele naszej wiedzy, porcji wiedzy, którą uzyskujemy na różnych poziomach edukacji, że ona jest niepotrzebna, że niepotrzebnie uczymy w szkołach podstawowych, gimnazjalnych czy też w szkołach średnich pewną porcję materiału, która nam się później nie przydaje. A ja chcę powiedzieć trochę prowokacyjnie, że to jest nieprawda. Rozwijamy swoją osobowość, rozwijamy swoje zainteresowania. Najlepiej oczywiście wtedy osiągamy sukcesy, kiedy wykonujemy zawód, ten, który nas w rzeczywistości pasjonuje, który jest wypełnieniem naszych pasji budowanych przez wiele, wiele etapów edukacji, od szkoły podstawowej albo nawet wcześniej już od przedszkola, kiedy wykorzystujemy swój potencjał właśnie w pracy. Wtedy osiągamy największe sukcesy. Myślę, że to jest takie zadanie współczesnej szkoły. Nie tylko porcja wiedzy, którą powinniśmy wiedzieć i posiąść o otaczającym nas świecie, ale także umiejętność uczenia się przez całe życie. To jest chyba w tej chwili największe wyzwanie polskiej edukacji.